Tłumy przed sceną i ponad setka artystów na scenie. Na Błoniach zagrała Narodowa Orkiestra Dęta i zaproszeni goście. Wielu muzyków, który bierze udział już właśnie czwarty rok z nami, instrumentalistów, chórzystów, ale również solistów, więc wielka grupa, wielka rodzina się zebrała po raz czwarty tu na Lubińskich Błoniach. Wiele radości i przesłanie, wiara, nadzieja, miłość. Myślę, że uniwersalne przesłanie dla każdego. Lubinianie mogli usłyszeć także rapującego duchownego. Ksiądz Jakub Bartczak dał popis swoich nietuzinkowych umiejętności. Panie Jezu Chryste, to przecież oczywiste, że jesteś Bożym mistrzem, dobrym, miłosiernym, super i w ogóle, bo jeśli Bóg z nami, tuż przeciwko nam, Jezus Chrystus to prawdziwy Pan. Błogosławieństwa wszystkim zebranym udzielił biskup pomocniczy diecezji legnickiej Piotr Wawrzynek. Nie zabrakło także tradycyjnego punktu każdego koncertu w Niebo Dęte. Podczas utworu Zegarmistrz Światła Tadeusza Woźniaka wspominane były osoby, które odeszły. Było i nostalgicznie, było refleksyjnie, ale było też bardzo, bardzo energetycznie. Wszyscy świetnie się bawili. Bardzo się cieszę, że my jako orkiestra, jako chór i soliści mogliśmy przekazać publiczności lubińskiej tę energię. Fantastyczna przygoda. Miałam też dyrygentkę drugą na scenie, Anię Olearczyk, prowadzącą chór i dzieciaki, więc bardzo dobrze nam się współpracowało. Przede wszystkim ekscytacja, radość, po koncercie satysfakcja. Nie tylko chodzi o wykonywanie samej muzyki, ale naprawdę znajdujemy się we wspaniałym towarzystwie. Muzycy, którzy są angażowani do współpracy z Narodową Orkiestrą Dętą. To jest totalna śmietanka zarówno pod względem artystycznym, jak i personalnym. Pierwszy raz w ogóle byłam na takim typu koncercie, tak więc bardzo mi się podobało. Super! Bardzo się nam podobał, także było bardzo fajnie. Dużo refleksji też i tak bardzo duchowo. Bardzo nam się podobało, przyprowadziłam swoje dzieci. Dzieci też się wytańczyły, wyśpiewały, także jak najwięcej takich koncertów. Organizatorzy zapraszają na kolejną już piątą edycję festiwalu, która odbędzie się za rok.